Nie chodzi o gospodarkę leśną, bo gospodarkę leśną mamy najlepszą w Europie, bo robią to leśnicy polscy z pokolenia na pokolenie. A więc o co chodzi? Chodzi o największy polski majątek. O 1/3 terytorium naszego kraju. Nie ma większego majątku w Polsce niż polskie lasy. I po tym, jak wszyscy zdrajcy postkomuniści i inne Tuski wyprzedali albo zniszczyli polski majątek, stocznie, huty, cementownie, cukrownie, za kadencji pani marszałek prawie 900 spółek sprzedanych w części albo w całości razem z pani kolegą Donaldem Tuskiem, Niemcy od wielu lat mają zakusy na polskie lasy. Ale wiedzą, że to nie będzie takie łatwe. Więc co robią? Opłacają pseudoekologów, opłacają pseudopolityków, opłacają pseudodziennikarzy na propagandę i oskarżają leśników. Ale my na to nie pozwolimy, bo polskie lasy to jest właśnie suwerenność Polski, majątek Polski i terytorium Polski i tego trzeba bronić. Dziękuję. I na końcu, jakże ważne, krótkie oświadczenie pani marszałek. Mówicie, że suwerenna Polska wycina polskie lasy. Chciałbym oznajmić, że ja nawet piły nie mam. Chciałem sobie kupić, ale jeszcze nie zdążyłem.